Niestety smutna informacja do nas dotarła. Nie żyje Dariusz Gnatowski, a więc popularny aktor, znany jako boczek ze świata, według kiepskich, zmarł w wieku 59 lat. No, właśnie, dzisiaj się przedstawię sylwetkę tak naprawdę tego aktora, niezapomnianego aktora, który tutaj rozśmiesza przecież publiczność w Polsce, ale też po prostu polonie ludzi praktycznie na całym świecie. No, właśnie, kim był Dariusz Gnatowski, na co tak naprawdę zmarł, czy zmarła koronawirusa? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, właśnie. Nie żyje Dariusz Gnatowski. Naprawdę smutna tutaj informacja do nas dotarła. Ten aktor zmarł w wieku 59 lat. To był aktor, który przede wszystkim w ostatnich latach sławę zdobył dzięki roli. Tutaj boczka Arnolda, boczka w świecie według kiepskich, a więc śmieszny, tak naprawdę sąsiad, Fertka kiepskiego, różnego rodzaju po prostu były tutaj sytuacje, lapsusy związane właśnie z tym boczkiem, tak, który po prostu, jeżeli spytać się tutaj ludzi, spytać się faktycznie widzów świata według kiepskich, no to budził zawsze uśmiech, tak, radość, jeśli chodzi o jego postać w tym serialu jest to absolutnie jedna z podstawowych postaci, jeśli chodzi o świat według Kiepskich, skoro, natomiast no, praktycznie w ostatnich latach coraz więcej tych aktorów umiera, zresztą robiłem taki film na temat aktorów, którzy już zmarli, a którzy występowali właśnie w świecie według Kiepskich, możecie sobie zobaczyć taki film na moim kanale, natomiast przedstawię tu kilka informacji jakby z Wikipedii, tak, dotyczących biografii Dariusza Gnatowskiego, bo rola w świecie według Kiepskich to na pewno rola, która zapewniła mu zapewniła mu popularność, tak, natomiast był to po prostu aktor, który rzeczywiście sko skończył szkołę aktorską, występował też w innych produkcjach. No właśnie, kim był Dariusz Gnotowski? Dariusz Gnotowski urodził się 24 maja 1961 roku w Rudzie Śląskiej, a zmarł 20 października 2020 roku w Krakowie. I tutaj warto powiedzieć, że faktycznie yy, zmarł w Krakowie. Pierwsze takie informacje, kiedy to nagrywam mówią o tym, że no nie zmarna koronawirusa, tylko było to na skutek właśnie powikłań związanych z cukrzycą, ponieważ chorował przez wiele lat na cukrzycę typu drugiego, a więc tą insulinu, insulinoodporną, ciężką, tak naprawdę ciężki typ cukrzycy, tak i tutaj na przykład media podają w ten sposób, zacytuję, że właśnie informacje o jego śmierci podał portal RMFFM, według informacji zebranych przez dziennikarzy Gnatowski zmagał się z zapaleniem płuc, w wyniku którego wystąpiła u niego ciężka niewydolność oddechowa. Informacje o śmierci, o w rozmowie z RMFFM potwierdził Marcin Mikos, zastępca dyrektora szpitala specjalistycznego imienia Ditla w Krakowie. Tak właśnie tutaj pisze właśnie posad.pl na swojej, na swojej stronie internetowej, czy, czy po prostu rmffm, tak, na temat właśnie śmierci tego aktora. Natomiast wracając tak tutaj do biografii tego aktora, to zaraz wam właśnie przedstawię... Nie, jakby tutaj życiorys, właśnie tego aktora, Dariusza Gnatowskiego, no niezapomniana tak naprawdę postać, jeśli chodzi o świat według kiepskich. Wszyscy zastanawiają się, kto tak naprawdę zastąpi teraz Dariusza Gnatowska, Gnatowskiego, jak będzie wyglądał ten serial. Coraz więcej praktycznie tych aktorów umiera, tak. Począwszy, ten serial praktycznie jest imitowany, bodajże od roku 99, lat 90. No to sporo czasu, bo ponad 20, 21 lat, tak, czy 22 lata jest imitowany. No to wiadomo, że to jest po prostu mnóstwo czasu. Co w tym czasie e, sporo tych aktorów zmarło? Chociażby tutaj znana wszystkim babka kiepska, tak, a więc e, e, właśnie. Dariusz Gętowski, e, tutaj to jest polski, był to polski aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, mieszka w Goszkowie koło Wieliczki. Zyska sławę ogólnopolską w 1999 roku dzięki roli Arnolda Boczka, sąsiada kiepski w, w serialu Świat według kiepskich. Życiorys wychował się w Zabrzu, tam chodził do szkoły podstawowej i liceum. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, którą ukończył w 1985 roku, czyli jak widać był tak naprawdę dyplomowanym aktorem. Dnia 20 grudnia 1986 roku zadebiutował w roli Mieczysława Walpurga, wariacie i zakonicy Witkiewicza w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze 100 w Krakowie. W 1985 roku wystąpił jako pyzo w Ferdydurce w reżyserii Macieja Wojtyszki. Na małym ekranie pojawił się w pierwszym odcinku serialu Krimen w 1988 roku jako członek sekty Kosturowców. W latach 90. prowadził w TVP1 programy skierowane do dzieci takie jak przewodnik Włóczykija o tematyce turystyczno-historycznej czy słowa, słówka i połsłówka, czyli teleturni o tematyce języka polskiego. No ja muszę powiedzieć, że kojarzę coś takiego było rzeczywiście, tak, jeśli chodzi o moje dzieciństwo w latach 90. Przewodnik Włóczykija kojarzę po prostu, że on rzeczywiście prowadził taki program, teraz sobie nawet po prostu o tym przypomniałem. Nie, tak, że rzeczywiście był taki po prostu program. No, i w 2009 roku użyczył głosu grając głównego boatera w radiowej telenoweli Gotowy na wszystko, emitowanej wakacje w stacji RMF FM. W latach 2015 do 2020 był reżyserem i otwórcą głównej roli w spektaklu Słodki Drań, który przedstawia problematykę życia z cukrzycą, był współautorem książki Dieta bez wyrzeczeń, która jest formą promocji zdrowego stylu życia, zmarł 20 października 2020 roku w szpitalu imienia Ditla w Krakowie i życie prywatnie w 1990 roku poślubił Annę Wach, z którą miał córkę Julię. Choroba na cukrzycę typu drugiego, tak. Znaczy, córkę ma dalej, tak po prostu bo żyje. Tak, tylko taka jest, taka informacja jakby na Wikipedii. Więc tak wygląda tej sytuacja jeśli chodzi o tego aktora, tak i biografię, właśnie tutaj tego aktora. No, wystąpił w takich filmach jak Pokusa, Ferdydurkę, Kopciuszek, Emeryt, krymen, czy Krymen, spektakl Telewizyjny, Diaboliada, Śmierć, Noc Walpurgi krakowskie abecadło dur kej jako pyzio wyprawa profesora Taran, tarantogi moje pierwsze honorarium taki spektakl telewizyjny miasto prywatne, o to muszę powiedzieć, że kojarzę po prostu go z tego właśnie filmu to był film z 1994 roku, miasto prywatne jako Barnaba potem królewna z leśnej krainy, gelsomino w krainie kłamczuchów, dzieje mistrza twardowskiego Tatort. Ta, ta, no i wiele tak naprawdę tej ról jeśli chodzi właśnie o e, tą postać, natomiast Arnold Boczek, co tak naprawdę pisze tutaj Wikipedia na temat Arnolda Boczka? Bo nawet po prostu tutaj poświęciła cały wpis Wikipedia. Arnold Boczek, czyli po prostu postać fikcyjna, bohater komediowego serialu telewizyjnego Świat według kiepskich, w postać tę wcierał się Dariusz Gnatowski. Boczek jest lokatorem kamienicy we Wrocławiu przy ćwiartki 3 przez 5 lub 3 przez 6, mieszka na trzecim piętrze nad Paździochami, choć korzysta z toalety znajdującej się na drugim piętrze, ponieważ jak mówi w tej na trzecim piętrze straszy, o czym przekonali się także Ferdek i Paździoch w odcinku 280. Wrota piekieł. Nie cieszę się sympatią sąsiadów. Dawniej, owszem, często obiecuję, że moja noga więcej tu nie powstanie aż do śmierci, jednak zawsze zmienia zdanie. Najczęściej jest przepędzany przez Ferdka Kiepskiego, który krzyczy na niego: Wypierdzielaj mnie stąd, gruba się jeden. Lub paszą won. Ferdynand wielokrotnie wyzywa boczka, często nazywa go erosomanem świnią lub grubasem pornograficznym. Boczek, podobnie jak Marian Paździoch, kradnie żarówki papier toaletowy ze wspólnej toalety, ale nikt nie może się zorientować, że to on. W odcinku 244, jak ten czas leci, razem z Marianem Paździochem otworzyli kebab bar, który został zamknięty przez sanepid po donosie Ferdka Kiepskiego. Arnold pracuje w rzeźni, gdzie jest najszczuplejszym pracownikiem. Jego ulubionym zajęciem jest kręcenie kichy Lubi kaloryczne potrawy, w tym boczek, popijane wysokoprocentowanym, wysokoprocentowanym alkoholem. Jego ulubione zajęcie to oglądanie baletu mongolskiego w telewizji. Jest ofiarą nierozsądnych pomysłów swoich sąsiadów, głównie Fertka. W odcinku 197 IQ dowiadujemy się, że współczynnik inteligencji boczka jest podobny do świni, tak jak Fertka i Paździocha, choć na początku przez błąd komisji Edukacji wszyscy mieszkańcy kamienicy myśleli, że iloraz inteligencji boczka wynosi zero i jest równy rozumowi głowonoga. Rodzina Arnolda składa się z matki Barbara lub Celina, ojca Wiesław lub Stanisław, braci Pawełka i Zenona oraz sióstr Violetki, jednej z nie, nieznanej z imienia. Którzy tak jak ona również są otyli. Ma również szwagra, który pracuje na budowie. Jego babcia miała na imię Genovefa. Dziadek Arnolda Boczka służył w Wehrmachtzie. W odcinku 218 Arnold twierdził, że urodził się i mieszkał we Włoszech. Gdy Arnold Boczek chodził do szkoły podstawowej podkochiwał się w Halinie, która ciągle mu się podoba. Bardzo boi się Zomo, jednak gdy w odcinku 91 Wór Świętego Mikoła razem z Paździochem Niechcący wypuścili komunę z worka, to pomógł kiepskim i święty Mikołajowi, świętemu Mikołajowi obaj system po raz drugi. Boczek posiada kota o imieniu Puszek, któremu chętnie przynosi z rzeźni różne podroby i jak twierdzi, wszystkim się z nimi, wszystkim się z nimi podzieli. Kot Puszek wystąpił w trzech odcinkach i jest najdłużej grającym zwierzakiem w serialu. W odcinku pod tytułem Glonojad został on pożyczony przez Ferdka, żeby zjadł rybkę Haliny, welonkę. Ferdynand zachęcił kota do domu za pomocą kiełbasy. Po wykonaniu zadania zrozpaczona Halina przyrzekła, że znajdzie i ukaże zarówno puszka jak i Arnolda Boczka. Arnold Boczek boi się psów. W odcinku 238 lista Mariana przestraszył się, kiedy usłyszał szczekania z mieszkania Mariana Paździocha, gdy ten poszczył po, po, go psem. W odcinku 449 brutal Marian kupił dużego psa rasy owczarek belgijski, by ten pilnował toalety przed niechcianymi gośćmi, głównie przed Arnoldem Boczkiem. Gdy Boczek chciał skorzystać z toalety, pies zaszczekał i przepędził Arnolda. W odcinku 248 ogór Boczek za namową sąsiadów Fertka i Paździocha miał zdobyć ogórki z działek im. imienia Wyzwolenia, należące do zamieszkujących i emerytów. Boczek początkowo nie chciał wykonać zadania, bo bał się złego psa, pilnującego działek, jednak ostatecznie udało mu się zdobyć ogórki. W odcinku 304 piwniczka Arnolda podsłuchiwał rozmowę Paździocha i Fertka, dochodzącą z krypty wykupionej przez Mariana Paździocha w celu ukrywania się przez, przed Heleną. Boczek uciekł, gdy został poszczuty psem przez strażnika. I tak właśnie wygląda tutaj ta postać krana, grana przez właśnie Dariusza Gnatowskiego postać boczka. Przedstawiłem tutaj właśnie kilka epizodów, kilka historii. No, niewątpliwie duża strata, jeśli chodzi o środowisko aktorskie, jeśli chodzi po prostu o tej świata według kiepskich. Wiele osób tak naprawdę nie wyobraża sobie, jak dalej będzie wyglądała kontynuacja tego serialu, jeśli chodzi o świat według kiepskich bez obecności tej boczka. Niewątpliwie to duża strata możecie napisać w komentarzach jak wspominacie właśnie tego aktora, czy znaliście go też po prostu z innych produkcji filmowych, no wiadomo, że ten serial przyniósł mu ogromną popularność, praktycznie po kilka milionów ludzi, co tydzień, chyba w niedzielę po prostu, chyba około godziny 20:00 był ten, emitowany ten serial, do dzisiaj chyba jest emitowany, ale no czasy popularności to przede wszystkim początek lat 2000, tak, chociaż do dzisiaj po prostu ten serial jest dalej po prostu bardzo popularny. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu co na temat, co dzisiaj, trzymajcie się, cześć!